za panowania króla Stefana Batorego. Z rozkazu starosty krakowskiego Jana Zamoyskiego i z akceptacją Stefana Batorego. Za spiskowanie przeciwko najjaśniejszemu królowi naszemu, banitę i przestępcę państwowego Samuela Zborowskiego skazujemy na karę śmierci poprzez ścięcie. To wydarzenie złamało potęgę rodu Zborowskich. Jednak spotkało się z silnym sprzeciwem szlachty, która obawiała się wprowadzenia w Rzeczypospolitej tyranii.